wątpić, czy radar w ogóle wie, dokąd biegnie. Może jest tylko głodny, no bo ja jestem. Tata mógł mieć rację. Radar to nie jest pies ratowniczy. Chodźmy. Zabierzmy go z powrotem do remizy. Cicho bądź, głuptasie. Czekaj, Mandy. Chyba coś słyszałem. Wydaje ci się. To furgonetka taty. Pomocy! Tato! Tato! Co się stało? Potrzebny nam strażak Sam. Mike Flat miał wypadek? Jest uwięziony w piwnicy kawiarni? Mamy wypadek w kawiarni! Przygnieciona osoba! Wezwijmy siostrę Flot. Możemy potrzebować medyka. Dobrze, Sam. Nie przejmuj się, Mike. Zaraz cię wyciągniemy. Uważaj, Sam. Nie ruszaj go. Może mieć uszkodzony kręgosłup. Musimy go unieruchomić. Mam wózek do wnoszenia po schodach, Sam. I co mam z nim zrobić, Elvis? Tutaj już nie ma żadnych schodów. Przynieś mi noszę. Noszę. Pożar na górze Ponty Pandi! Sam, zawiadom Toma! Halo, Tom? Jesteśmy w drodze. Mamy zgłoszenie o pożarze na górze Ponty Pandi. Jesteś pewien? No dobrze, przyjąłem zgłoszenie. Nie widzę dymu. To gdzie widziałaś ten pożar, Dilis? Tam! Tam był! Tam była płomienna zorza nad drzewami! Ojej! Mamo, to zachód słońca! Normalnie, Price! Gdybyś nie naopowiadał mamie tych strasznych historyjek, nie byłoby tego problemu! Jeśli dalej będziesz się tak zachowywał, to wrócimy do domu natychmiast! Wybacz, Trevorze, wybacz, mamo. Obiecuję, że więcej już nie będę opowiadał. Cóż, lepiej zadzwońmy powiedzieć strażakom, że to był fałszywy alarm. Co? Fałszywy alarm? Wracamy, panowie i pani. Fałszywy alarm, nie ma pożaru, powtarzam, wracajcie. Fałszywy alarm, Elvis. Musimy wrócić. To tam jest pożar. Zadzwonię do Sama, dam mu znać. Słucham? Halo, Sam? Zauważyłem pożar. Przyjeżdżaj tu szybko. Już jedziemy. Powiedz oficerowi Steelowi, co się stało. O nie! Mamo, Trevorze, wybuchł pożar. Pożar lasu. Dzwońcie po strażaka Sama. Szybko! Normanie, Price, co ci mówiłem na temat zmyślania tych strasznych historii? Nie! Ja wcale nie zmyślam, to prawda, zobaczcie! Ojej! Nie powinniśmy byli zostawiać rozpalonego ognia! Tu Tom Thomas, czy mnie słyszysz, Sam? Już lecę, gdzie jesteś? Już jesteśmy, Tom. Penny, Elvis, przynieście węże!
Ogień jest za daleko od drogi, nie dosięgniemy go. Musimy użyć innych metod. Nie martw się, Sam. Mam pełny zbiornik wody. Pomogę wam z powietrza. Fajne są te giętkie łopaty. Muszę znowu włączyć kamerę. Czy ktoś mnie stąd wreszcie uratuje, czy nie? Już płynę, Saro! Już płynę! Tato! Utknąłem tu, Saro! Na pomoc! Bez obawy, super Norman czuwa. Norman, nie wygłupiaj się! Nie jesteś żadnym superbohaterem! Biegnę powiadomić strażaka sama! Na pomoc! O, ktoś jest ranny na plaży. Ktoś jest ranny na plaży, Sam. To nietypowe zadanie. Weźcie Spen i łódź ratunkową. Co się stało, Charlie? Witaj, Sam. Nic takiego. Uderzyłem w skałę i wypadłem za burtę. Noga utknęła mi w pułapce na kraby i nie mogę wyjść. A niech to. Zanurkuję i sprawdzę. Musiałeś szybko płynąć, wpadając na tę skałę, Charlie. Wiem. Chciałem być bohaterem. Nazywa kino akcji! Oto prawdziwi bohaterowie! Hurra! Brawo! Super! Widzisz, kotku? Twój wybawca jest w telewizji. O, jest mi tak głupio. Mnie też było głupio, kiedy odkryłam, że zasłonka z łazienki zniknęła. Cicho! Bo przegapicie najlepsze momenty. A co z Super Normanem? Ja też jestem bohaterem. Norman! Strażak Sam już trzeci raz dzisiaj kogoś ratuje. To zasłonka z mojej łazienki. Norman! Tak krój marchewkę i zupę rób. Na obiad zaprosi was wielki zuch. Ziemniaczków do tego dorzucę też. Gdy sam zrobisz obiad, to wiesz co jesz. Ach, Cridlington, co nam dzisiaj szykujesz na obiad? Chyba niczego nie przypaliłeś. Właśnie wstawiłem zupę na gaz. Będzie gotowa za jakąś godzinę. Świetnie. Ciężka praca pobudza apetyt. O, a to co? Starszy oficer Steel. Normanie Price! Stój, młody człowieku. Całkiem ładny samolocik. Norman! Cześć, Sam. I jak ci idzie składanie samolocików? Koszmarnie! Nikt poza mną w Pontypandii nie lubi samolocików. Co za katastrofa! Mój telefon!
Alarm! Alarm! Telefon alarmowy. Co chcą państwo zgłosić? Pożar! 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 Pożar w kuchni remizy strażackiej. Sam! Sam! Pożar na górze w kuchni! Pożar w kuchni remizy strażackiej. A niech to! Wyłącz dopływ gazu, Elvis! Gaz wyłączony! Elvisie Cridlington, gaśnica znajduje się tuż przy wyjściu ewakuacyjnym. Przepraszam, spanikowałem. Co z moją zupą? O! Zdarzyło ci się przypalić obiad, Elvis, ale nie aż tak. Strażacy powinni gasić pożary, Cridlington, nie wzniecać, zwłaszcza w dzień ochrony przeciwpożarowej. Nie wiem, jak to się stało. Myślę, że to mogło być przyczyną. Aha, samolocik. Dzięki temu dowiemy się, kto był sprawcą. A, tak. To jakiś list. O, jest na nim imię. Drogi oficerze Steele. Próbowałam już wszystkiego, ale boi się zejść, biedny tygrysek. A może przyniosę przecinak? Nie! Nie ścinajcie mojego bezbronnego drzewka. Ono nic wam nie zrobiło. Nie martw się, Bronwyn. Nie będziemy ścinać żadnych drzew. Och. Patrzcie tutaj! Tu jest jeszcze więcej! Pierwsi je zobaczyliśmy! Jestem mistrzem świata w małżobraniu! Jeszcze tu! Hej, zostawcie coś dla mnie! Ale ty masz już mnóstwo! My współpracujemy! Znajdę sobie lepsze miejsce z mnóstwem małży, zanim bliźniaki wszystko zbiorą. Na pomoc! Słuchaj, Elvis. Rozumiem, że to jest świetne narzędzie ratownicze, ale nie można go używać do wszystkiego. Tak, wiem. Dalej, Norman! Ciągnij! Woda! Jest jej coraz więcej. Przypływ nadchodzi. Musimy cię stąd wydostać. Ciągnij, Norman! Przecież próbuję! Utknąłem! Nie mogę cię tu zostawić! Co teraz zrobimy? Wezwij strażaka sama! O, ktoś utknął między kamieniami na plaży. Na plażę, Sam! Ktoś utknął między kamieniami, a zbliża się przypływ. Lepiej weź to narzędzie, Elvis, na wszelki wypadek. Tak. Co się stało, Charlie? Stopa mu się zaklinowała. Próbowałem wszystkiego. Chyba jeszcze nie wszystkiego. Racja, Elvis. Spróbujmy jeszcze jednego. Czy możesz rozsznurować but, Norman? Chyba tak. Tak, dziękuję. Dziękuję, strażaku Sam. O, mogłem o tym pomyśleć. Chwila, moment. Gdzie moje szczęśliwe wiaderko? No tak, gdzie je zostawiłeś? O, zniknęło. Przykro mi, Norman. Musiało odpłynąć. Chodźmy. Musimy wracać, zanim nadejdzie przypływ. Zaraz. A co z moim butem? Nie bój się. Cridlington ci pomoże. Dziękuję, Elvis. Uratowałeś mój but. Właśnie do tego służy to narzędzie. Do ratowania. Thank you.
wreszcie. Świetnie. Teraz przetestujemy alarm dymowy. Proszę bardzo, Dilis. Deszcz przestał padać. Jest coraz lepiej. Hurra! Możemy zacząć przyjęcie i wreszcie zaśpiewać piosenkę. Nie jest złamany? Jesteś pewna? Całkowicie, to stłoczenie. Uf, cieszę się, że jest już prąd. Wolałabym, żeby Mike nie musiał działać w ciemności. Zgadzam się z tobą, Helen. Mało kto potrafi zachować zimną krew w ciemności. Kiełbaski są już gotowe! O, jest już Helen. Mama! O, wspaniale! Przyjechałam w samą porę. Nic dzisiaj nie musiałam robić. Taki właśnie był plan! O! Serwetki! Przyniosę! Nie, ty dziś nie będziesz nic robić, pamiętasz? Ratunku! Pożar! Ratunku! Helen, teraz coś zrób! Dzwoń po strażaka sama! O, wybuchł jakiś pożar w domu Fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo, Sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz. Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne, Sam. Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, Penny. Wyłączone. Po odcięciu prądu zawsze wyłączajcie swoją kuchenkę, bo po włączeniu prądu czasem zapomina się o tym. Ja zapomniałem. I z pewnością nie kładziemy niczego na kuchenkę, zwłaszcza serwetek. To też moja wina. O, przepraszam, powinienem skorzystać z pomocy. Chciałem wszystko zrobić sam w prezencie dla ciebie, Helen. Chcesz kiełbaskę? Mamo, mamo, zadziałało, zadziałało! Tygrys jest w studni. Tygrys? Szybko, mamo! Dzwoń po strażaka sama! Tygrys jest w studni? O! Znalazł się kot pani Bronwyn. Wpadł do studni. Potrzeba nam ratowników górskich. Niech Tom przyjedzie do nas jeepem. Cieszę się, że pogotowie górskie przyjeżdża nawet, by ratować kota. Oczywiście, Bronwyn. Pogotowie górskie jest nie tylko dla ludzi. Widzę ich, Penny. Cześć, Tom. Czy możemy rozstawić tutaj wyciągarkę? Nie ma sprawy. Dawaj, Tom. Mam go, Penny! Wyciągam! Biedny tygrys! Och, całe szczęście! Tygrys! O, tygrys! Dokąd uciekasz? Biedak. Pewnie musi rozprostować łapki po całym dniu w tej studni.
życzenia się spełniają. Tygrys nauczył się, by nie polować na ptaki. Może miałaś rację? Może ta studnia jest magiczna? I może jednak zostanę w przyszłości księżniczką? Księżna Sara. Brzmi dobrze. Pasuje ci. Nie martw się, Norman. I tak mamy w sklepie więcej świątecznych ozdób niż ktokolwiek w mieście. Ale mamo, nie możemy wziąć innego Mikołaja. Nie, Normanie. Tamten był ostatni. Zamówmy jeszcze jednego. Na tydzień przed świętami? To niemożliwe, nie zdążą z dostawą. Możesz im powiedzieć, że nam się pali. O! Na pomoc! Pali się! Nie o tym mówię, mamo. Nie zrozumiałaś. O. Mamo! Szybko! Dzwoń do Sama! Pali się u Price'ów. Uwaga, chłopaki, pali się sklep Price'ów. Dzwoniła właścicielka. Człowiek za burtą na środku zatoki. Czekaj, Sam! Co jest? Przyszło następne zgłoszenie. Człowiek za burtą na środku zatoki. Niech Penny wsiada w szalupę ratunkową. O, dobrze myślisz, Sam. Penny? Tak jest, panie komendancie. Pali się instalacja elektryczna. Musimy odciąć zasilanie. Już się robi. Już dobrze, Dilis. Ogień został ugaszony. Wszystko pod kontrolą. Za dużo wtyczek w starym rozgałęziaczu. To była przyczyna pożaru. Elvis ma rację. Te rozgałęziacze są niebezpieczne. Trzeba uważać, żeby nie przeciążać gniazdka. Tłumaczyłam Normanowi, że mamy dosyć lampek, ale on chciał więcej i więcej. Przepraszam, mamo. O! Zobaczcie, kogo wyłowiłam z wody. Ten człowiek za burtą to nasz dmuchany Mikołaj. O, tak! Może straciłem wszystkie lampki, ale za to odzyskałem zaginionego Mikołaja. Daj mi go, Penny. Zaraz go przyczepimy na dachu. Na dachu? Taki Mikołaj chyba powinien siedzieć w ogrodzie. A widzisz, mówiłam ci. Ale mamo... Słuchaj, Normanie, myślę, że Mikołaj będzie pięknym świątecznym prezentem dla dzielnych strażaków za wszystko, co dla nas zrobili. Uspokójcie się wszyscy, tylko bez paniki, spokojnie. Spokojnie? Jak to spokojnie? Przecież się pali! Spróbuj medytacji, Mike. Powiedz sobie, jestem spokojny, jestem spokojny, jestem spokojny. Zostawcie medytację! Uciekajcie na zewnątrz! I niech ktoś wezwie strażaka Sama! Biegał tak cały dzień. Ja to widziałem. O! Cóż, teraz już nie biega. Ciszej, Elvis! Biedaczek, jest wykończony. Daliście się nabrać. Biegał cały dzień akurat. Pali się grzejnik w sklepie rybnym. Yeah.
Słyszę na górze jakieś dziecko! Dokąd się wybieracie? Ratować dziecko! Dzieci tak nie beczą. To nie jest dziecko! To wełniaczek mały baranek! Robiłam sobie żarty! To moja wina! Już dobrze, Saro. Zabierzemy go stamtąd. Penny, weź aparaty oddechowe. Elvis, przygotuj węże. Idziemy ratować to dziecko. Wiedziałem, że to nie było dziecko, naprawdę. To tak jak ja, Mike. Tak jak ja. To naprawdę jest dziecko i chce być ze swoją mamą. A niech to. Dobrze, że nic się nie wydarzyło, bo jeszcze ktoś by zobaczył, że przysnąłem w pracy. Halo? Sam? Elvis? Penny? Gdzie oni się podzieli? Tak, zapraszam. Starszy oficerze Steel. Sir, czy pan tak biega od rana? Zgadza się, Penny. Może nie wierzysz, ale mam kondycję, jakbym był dwa razy młodszy niż jestem. Tak jest, sir. Jestem pewna. Chciałam tylko wziąć formularz raportu, jeśli można. Nie ma sprawy, Penny. Dziękuję bardzo. A niech to. Witam. Cześć, Mike. Norman? Co znowu? Zrobiłem pranie. I przy okazji zepsułeś pralkę. A teraz grzecznie poproś Mike'a o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce. Ale... Miłej zabawy, Norman. Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce. Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. Nie! Wezwijmy strażaka Sama! Wybuchł pożar w domu Flodów. Nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Pożar w domu Flodów, Sam! Niech Penny wsiada do Wenus! Odsuń się od domu, Mike. Zrób nam miejsce. Elvis, natychmiast wyłącz prąd. Tak jest, Sam. No, nie! Co znowu Norman nabroił? Tym razem to nie byłem ja. To była moja wina. Nie wyłączyłem żelazka i wyszedłem. Cóż, musimy być uważni bez względu na wykonywaną pracę. Tak, nawet mop może się okazać niebezpieczny. Elvis ma rację. Jak dobrze, że już jesteście. Spójrz w górę, Sam. Nie przejmuj się, Bronwyn. Panujemy nad sytuacją. Stabilizuj Jupitera, Penny. Jupiter stabilny. Szybciej, Sam. Uruchamiam podnośnik, Sam.
Troszeczkę bliżej, Penny! Chodź tu, tygrysku, już czas zejść na dół. A jeszcze chwilka. Patrz, co przyniosłem. To zawsze działa. Dobrze, Penny. Mogę zjeżdżać. Bardzo dziękuję. Uważaj sam, opuszczam. O, już po wszystkim. Całe szczęście. O, sam, jak mam ci dziękować? O, biedny kociaczek tak się wystraszył. Gdyby się bał, nie właziłby stale na ten dach. Biedny tygrys, zapomina jak tam wysoko. Zaraz! Zaczekajcie! Co tu się dzieje? Muszę nagrać coś ciekawego moją nową kamerą. Nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, Mandy. Znów ściągnąłem kociaka z dachu. Znowu? O! To będzie dobre! Możesz postawić kociaka z powrotem na dachu? Nie ma mowy! Ale ja to sfilmuję! Nie! Biedny kociak! Cześć, Mandy! Pykły jest, używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Ładna piosenka, Elvis. To twoja? Zgadza się, Sam. Podoba ci się? Bo kolor czerwony tak niezwykły jest. Przypominam wam, że jesteśmy strażakami, nie piosenkarzami. Och, zadziałam jak strażak. Ojej. Spokój, gryzak. Ten pies próbował zakopać mój kapeć na plaży. Dlaczego zgodziłaś się go pilnować? Sprawia same problemy. Wcale nie, to dobry pies. Lubi zakopywać różne rzeczy, prawda, gryzak? O nie! Gryzak, wracaj, gryzak! Wracaj! Gryzak! Nie wiedziałam, że macie psa. To pies siostry. Bardzo cię przepraszam, Helen. Witaj, Bronwyn. Cześć, Helen. Chyba powinien być na smyczy. Tak, ale mi uciekł. On ma tyle energii. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Może weź go na długi spacer. Niech się zmęczy. Masz rację, Sam. Przejdziemy się nad urwisko. Dobry pomysł. Nie zapomnij wziąć komórki na wszelki wypadek. Nie martw się, nie zapomnę. Kolor czerwony tak niezwykły jest. Używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Jej! Jesteś świetny, Elvis. Nie gotujesz dzisiaj, Elvis? Gotowałem, ale miałem drobny wypadek z patelnią. Ojej, niestety nie mam dziś szczęścia. Zabierz mu to, James. Nie, twoja kolej. Niech go ktoś stąd zabierze, proszę. Nie denerwuj się. Zabiorę gryzaka na długi spacer i urządzę sobie mały piknik. Sara, James, może chcecie iść ze mną? Tak, ale to zbyt męczące. Jeśli tak, to może popłyń ze mną na ryby. Zrobimy piknik na łodzi. Tak! Dobrze, to co nam będzie potrzebne? Woda, smycz dla psa... Weź komórkę. O, dla ciebie, Elvis. Przepraszam za psa. Dzięki, Charlie. Do 3 razy sztuka. Jest całkiem wcześnie. I jakoś tak spokojnie... I dobrze, bo to znaczy, że ludzie w Pontypandii są bezpieczni, gdyż zapewne przeczytali te wszystkie ulotki, które wydrukowaliśmy. Jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy bezrobotni. Może zatrudnię się w cyrku, jako żongler. O tak!
i hop, i hop, i hop, i... Och, Elvis. Albo nie. Normanie Price, czy ty masz pojęcie, ile czasu to budowałem? To nie moja wina. Wyjdźcie na zewnątrz. Przyjęcie z fajerwerkami w waszym domu? Chętnie bym wpadł, ale niestety jestem na służbie. Skoro chcecie się bawić fajerwerkami, przeczytajcie moją ulotkę. Zastosujcie się do tych wskazówek, a wszystko będzie w porządku. Nie zapalaj fajerwerków w swoim ogródku, ale zorganizuj odpowiednie do tego celu miejsce. Ale nie znamy odpowiedniego do tego celu miejsca. Co zrobimy? No właśnie. Myślę, że tata nie potrzebuje tego czytać. On wie wszystko o bezpieczeństwie. Stale się przecież tym zajmuje, to jasne. Proszę cię, mamo, proszę! Tak ładnie cię proszę! Pójść. Dobrze, możecie iść. Hurra! Dzięki, mamo! Jestem rakietą! Uważaj, Norman! Wystraszysz tygrysa! A teraz karuzelą! Dobrze, popatrzcie na to! Mandy! Przepraszam, to miała być zabawa. Cześć, Sam! Witaj, Mike. Wpadłem, żeby sprawdzić, czy korzystasz z porad zapisanych w ulotce. I jakiej znowu ulotce? Tej, którą dałem Mandy. Dlaczego nie dałaś mi jej wcześniej? Uznałam, że jej nie potrzebujesz. Ty wiesz wszystko o bezpieczeństwie. Każdy potrzebuje przypomnienia, zwłaszcza kiedy chodzi o fajerwerki. Mogą być niebezpieczne, jeśli się popełni błąd. Nawet mnie się przyda przypomnienie. I proszę, prawie skończone i nawet nie ubrudziłam sobie palców klejem. O nie! Mamo! 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 No nie, głupi klej! Mamo! Tak! O! Skąd to się wzięło? Pokój Normana! Zadzwonię po pomoc! O! Pożar nad sklepem Dillis! Wybuchł pożar nad sklepikiem Dillis Price. Wszyscy w pełnej gotowości. Przepraszam, Dillis, ale musisz opuścić budynek na wypadek, gdyby pożar się rozprzestrzenił. Pożar? Jaki pożar? Norman, uciekaj stąd szybko! Nie mogę sam, bo się przykleiłem! No dobrze, rozumiem. Penny, przynieś śrubokręt. Odkręcimy klamkę. Dobrze, Sam. Śruby zardzewiały! Nie chcą się odkręcić! To zdejmij całe drzwi! Normanie Price! Natychmiast odłóż te drzwi! Nie mogę! Przykleiłem się, mamo!
Nie martw się, Dylis, odkleję go. Potrzebuję tylko zmywacza do paznokci. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie, co to strach, strażak sam. Czy to pożar, czy dach, czy z wodą kram, to sam radę da. Całe miasteczko go zna.